Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy piękną pogodę, dlatego zapiąłem też wczoraj wały i mam zamiar jechać wałować orkę zimową pod kukurydzę. Wczoraj już trochę tam powałowałem, może ze 3,60. Obleciałem trochę tej najgorszej, takiej ciężkiej ziemi, dlatego że też pecyny były już niemiłosiernie. Wiatr wiał, obeschła ta ziemia, dlatego też nic wczoraj nie nagrałem, bo nawet nie byłem w stanie. Tak skakałem po tych dziurach, że ten film by nie wyglądał. Dlatego też dzisiaj coś zamierzam nagrać w trakcie pracy. Może też omówię te wały, dlaczego je kupiłem, po co, dlaczego ja tak robię. Ciągnik jeszcze nie umyty od nawozu, tylko przepiąłem się wczoraj po rozsianiu wapna i soli. Muszę wziąć go, ogarnąć trochę, jak skończę dzisiaj to wałowanie, jeżeli mi się uda. Także wsiadamy w tego nerwusa i jedziemy. O! Składamy wały. O kurnia, szyba brudna. Dobra, można jechać. Wały 6-metrowe. Nie za ciężkie. Troszkę maławe, bo są pierścienie FI50. Ja osobiście chciałem kupić FI60. Nawet znalazłem taką włókę 6-metrową. Wały z włóką 6-metrowe. Na właśnie pierścieniach FI60, no ale nim się namyśliłem, no to już niestety były sprzedane. No, ktoś jedzie, przepuścimy. Cześć. Dobra, może drogi nie będę kamerował, bo też są dziury. Będziemy tutaj skakać, nie lubię tak, to dogram coś jak zacznę wałować w trakcie, to do później. Dobra, no to jesteśmy już 3/4, może gdzieś zrobiłem. Pole wygląda tak, to znaczy słabo też widać, bo słońce akurat świeci, odbija się i też tak ciężko mi to się nagrywa. Działka hektar bodajże 60, a jak widać ziemia pszenno-buraczana, wszędzie wkoło lasy. A niestety nie ma się, co się lubi, to się lubi, co się ma, i też takie poletka trzeba obrabiać, no ale no nie lubię, nie ukrywam, że nie lubię. Zawsze tutaj było żyto. W tamtym roku zasiałem kukurydzę, nigdy na tej działce nie było. Akurat no, był przekropny rok, wypaliło, no ale to na takich działkach, na takich ziemiach to tak jak w rosyjskiej ruletce, raz na 6 lat się uda. Ale generalnie to chodziło mi o to, żeby nie wiadomo też jaki tutaj plon osiągnąć z tego pola, tylko głównie o płodozmian, przez żyto pożycie. Czy tam owiec wiecznie siać na tym polu i zboże, żeby było, no to też już to nie rodziło tak jak powinno. A tak to teraz 2 lata z rzędu przeplecę kukurydzą i znowu tutaj pójdzie hybryda. Także no, powoli ruszamy i wytłumaczę, dlaczego też takie wały kupiłem.
chciałem wały składane we V, dlatego że te mają koła podporowe z tyłu i na takich szlachetnych ziemiach jak tutaj, nawet nie 6Z, tylko 6X tu powinna być, no to te wały toną. Jeszcze tym bardziej właśnie są Fi50, ja chciałem Fi60. Czym większa średnica, tym one lepiej tą tę piaskową ziemię łykają. A tutaj, no pomimo to, że jest na zimowej torce, już ta ziemia jest zależała, to i tak jeszcze potrafią mi się przypychać. I na tych kołach tylnych sobie, o, widać nawet do połowy siłownik jest wysunięty, wspieram się. A jak są, nie pamiętam nazwy, ale polskie wały, które są, one są składane wzdłużnie do ciągnika, do transportu. Później po rozłożeniu na polu, po pierwsze to trzeba gdzieś jakieś bruzdy, czegoś poszukać, żeby je rozłożyć, żeby one się oparły i rozłożyły się. A po drugie to później przy właśnie takich ziemiach, gdzie wały są ciężkie i toną, no nie ma jak się za bardzo wyprzeć, bo te koła są później podniesione, one są w poprzek wałów do góry złożone. No i jakoś tam wypierają się na dyszlu delikatnie, hydraulicznie, no ale to mimo to te wały i tak opierają się całościowo na ziemi, nic więcej oprócz tutaj tego zaczepu, który je tam trochę wspomoże i wyprze, no to no nie mają jak się za bardzo podnieść, tak? I tak tą ziemię ściągają, i tak pchają, i tak, a tak jak te, no to mówię, swobodnie się uniesie lekko na hydraulice, na siłowniku i jakoś to idzie. Wały powinienem nasmarować po zimie, ale wczoraj na szybko tego nie zrobiłem. No niestety piszczą mi, dopiero dzisiaj usłyszałem, jak otwarłem szybę. Wczoraj tego nie słyszałem, bo miałem pozamykany ciągnik. Po powrocie do domu muszę nasmarować. A u nas, no, województwo jest wielkopolskie. Akurat ja też mieszkam tutaj na skraju województwa. Akurat sąsiaduję, to jest praktycznie 100 metrów i już jest łódzkie. I tutaj, no niestety, ale ziemia jest pożądana. Nie mamy tutaj żadnych dużych kawałków i dobrych ziem. No są takie mozaiki i kawałki, ale większość to jest akurat o takich gleb. No i niestety każdy o ten kawałek ziemi tutaj walczy. Dlatego i takie ja też uprawiam. No. Dobra, jedziemy powoli. Też nie mogę pospieszyć z tym 8 na godzinę, bo jak szybciej też chciałem jechać, to się zaraz przypycha. Zaraz pokażę, jak wezmę, podniesę koła całkiem do góry. Zobaczymy, co się zaraz zacznie dziać. No, już zaczyna ten środkowy wał tą ziemię ściągać, zbierać. Jeszcze nie jest tak mocno, ale nieraz to się zapycha do połowy, że albo całkiem, że ziemia się przez niego przesypuje. Ja wały zakupiłem w tamtym roku, wcześniej kolega mi małował, no ale też no wiadomo, że w sezonie nie zawsze miał czas, żeby mi przyjechać powałować, bo każdy ma swoją też robotę, a ja zawałowuję i orki przed kukurydzą, żeby jednak tą wilgoć, tak jak widać, zatrzymać, żeby ta ziemia nie schła tak szybko, troszkę przemieszam i tutaj to wapno, które rozsiałem, granulowane z polkalu i sól potasową. No i między innymi ja generalnie zawsze, no nie zawsze, teraz już któryś rok, o! Musimy się, no i łyknę, tak jak mówiłem wcześniej, tak jak już zimę ciągle. I zacząłem któryś rok teraz rzędu wałować zboża po sianiu. No dlaczego? Między innymi dlatego, że estetycznie pole dużo wygląda. Dwa, to jest równiejsze wschody, zatrzymanie wilgoci. No i przede wszystkim później w trakcie żniwu, jeżeli chodzi o mucenie, to opuszczam heder na ziemię i nie mam żadnych obaw, że tam jakiegoś kamienia złapię. Chyba że mi sąsiad przez granicę przerzuci, no to już jest druga sprawa. No ale wtedy sam sobie nie mam nic do zarzucenia, że były kamienie niepozbierane czy też niepowałowane. A tak to jadę pewnie i naprawdę bardzo fajnie to też wychodzi. Przeważnie
ziemię, kukurydzę, no ludzie wukują, czyli ślepują te pola. No nie powiem, że wuka by się nie przydała, bo i tak zawsze łąki później po zimie wukuje, żeby te kretowiny porozciągać i obornik trochę ruszyć, żeby on szybciej się rozłożył. No, ale nowały, tak sądziłem, że mi bardziej są potrzebne, dlatego że to już nie chodzi, mówię, o kwestię tam finansową. Też wiadomo, że któryś tysiąc rocznie szedł na to wałowanie. No ale w sumie, no mówię, no nie zawsze koledzy mieli czas, żeby mi przyjechać to zrobić, a jak później opuściły się deszcze, czy też któryś dzień było zwłoki, no to strach był, żeby zboże już nie pokiełkowało i żeby tego plonu nie uszkodzić. O, no zobaczcie, jak u nas się orze. Jak te ludzie... Zaraz gaszę zresztą, żeby mnie było słychać. Jak u nas ludzie tej ziemi pszenno-buraczanej pragną. O, no widać, wszędzie lasy. W tamtym roku zostawiłem granicę, ja orałem na zimę, doorałem tak. Przyjechał teraz po sąsiedzku, faciu. No. I tak wygląda u nas granica. Jeszcze żeby to prosto chociaż odorał. Ach, głowa mała, nie. Wiadomo, że ta granica no nie musi mieć tam pół metra ani metr szerokości. No ale żeby była, no chociaż cienka, ale żeby była, no to człowiek wtedy bezstresowo puszcza koło przy granicy, przy odorywaniu czy na orywaniu i się nie przejmuje, że tam się włoże, czy że to nieładnie będzie później wyglądało, tak? Mówię, by powiedział, że ma mało, no i co mu tu też na tej ziemi urośnie, no worek żyta, czy worek tam owsa, bo tu więcej nic nie zasieje, ewentualnie może też kukurydzę w tym roku będzie próbował, no nie wiem, żeby też coś tutaj pozmieniać, no ale mimo to, no by powiedział, to by mu ten worek tego żyta dał, czy tego owsa mieszanki, a niech by tę granicę zostawił, no bo przecież, ale co się poradzi, no są ludzie i ludziska, mądremu nie trzeba tłumaczyć, głupiemu się nie przetłumaczy. No jak już tu jestem, to zaraz pokażę te wały. Wały w tamtym roku kupiłem we wrześniu bodajże. Wały odświeżone, podmalowali je, naklejki pokupowali, tam jakieś odblaski przykleili, siłowniki. No już troszkę zaczęły się pocić w najbliższym czasie. Będzie trzeba to uszczelnić, no ale leać się nie leje, no ale mokre jest, widać. Wały też pewnie złożone z kilku, bo widzę, że te pierścienie są mocno wytarte, środkowe mniej, tamte są z tamtej strony eleganckie. No, tak to się prezentuje. Na resorach, co mnie właśnie bardzo cieszy, bo no, zapobiega to uszkodzeniu pierścieni. Tak jak jest duży kamień, to te resory ładnie się odginają, a tym bardziej, że one są żeliwne, także mają tą tendencję do pękania przy uderzeniu, przy dużym obciążeniu. A tak, no to zawsze coś tam odegnie się na tym resorze. Kończę tu wałować, jadę jakiś szybki obiad zjeść. Jeszcze tam po sąsiedzku do tego drugiego województwa łódzkiego podskoczę, bo tam mam działkę jedną, hektar 30, też takiej ziemi i mozaikowatej, takiej 3,60. To dzisiaj bym chciał to też obskoczyć, żeby temat wałowania już zakończyć i wziąć się za coś znowu innego. O, tak to z grubsza omówiłem, pokazałem. Ewentualnie jeszcze dogram coś na tym drugim polu, jak zdążę. Na razie, dzięki. No to dobra, lecimy dalej. Jesteśmy na działce 360. Już we województwie łódzkim. I jedziemy. Ziemia strasznie mozaikowata. O, oczywiście. Już się zaczyna przypychać. Parę dni nie pamiętam.
padało i już się kurzy na takich ziemiach, no. Dlatego też dobrze przycisnąć trochę ją, czy tam przybywkować, żeby tej wody zatrzymać. Zależy od roku, bo pomimo takich zabiegów jak 3 tygodnie czy miesiąc nie pada, to też nic nie daje, coś tam wspomoże, ale bez deszczu, oj kurnie mać, to i tak nic z tego i tak. Ziemia też zaorana na zimę. Było tutaj nagnojone, później zgruberowałem to, zasiałem poplon, przywałowałem i ten poplon był znowu na zimę zaorany, także stanowisko dobre. No, zobaczymy co tutaj urośnie. O, tutaj jest szósta, tak samo piąta, szósta klasa. Dołkiem tak, gdzie widać to ciemniejsze, to wchodzi w trzecią. I znowu tam za tym dołkiem, za tym załamaniem górkowo znowu jest piąta klasa. Także no mówię, ciężko takie pola wziąć i jakoś w jedną uprawę wejść, bo tutaj na tej szóstej klasie no pasowałoby żyto siać. Tutaj kiedyś były buraki, pszenica, tylko oczywiście było siane wszystko nie po długości, tylko w poprzek i takie działeczki były robione. Tutaj znowu było przężyto tą górką i to tak wszystko pogrejdane. No ja się nie będę też bawił i dzielił tak jednego pola, jeszcze tym bardziej, że 360 to nie jest jakiś taki obszar pola, żeby to na kilka razy tutaj przyjeżdżać, czy też mucić, czy kukurydzę sprzątać, czy cokolwiek robić. No i to jest problem, bo tutaj by mogło teoretycznie iść żyto czy przężyto, tam w tamtym końcu górką też żyto, a na dołku znowu żyto, jak miałem zasiane po całości, to leżało i nawet po zabiegu regullo to nic to nie pomogło. Tu przyjechała ze mną moja ekipa, najmłodszy syn i żona. O, troszkę pobawić się ze względu na to, że pogoda jest ładna. To się przejedzie, wyrwie trochę z tego domu. Dobra, żeby tutaj też nie zamęczać i nie pokazywać w koło tego samego, jak jeżdżę wałować, to jak będę jakieś inne zabiegi wykonywał, czy jakieś remonty, to coś nowego nagram. Na razie dzięki, pozdrawiam.